Czy te górki, a jak są oświetlone z góry, się robią zupełnie płaskie. To jest na przykład Kopernik, słynny Kopernik, którego nawet dobrze, jak się przyjrzeć, to gołym okiem widać. Na środku po lewej stronie jest taki wielki, ciemny placek. A jaka to ma głębokość? To ma głębokość po 4-5 km. My właśnie, mówiąc to trochę, czy oszukujemy dzieciaki. Skala pionowa jest powiększana 2,5 razy z pewnym skali horyzontalnej, żeby te góry nie były płaskie. Tu za Państwem takie dwa kable siedzą w ścianie. Otóż po jednej stronie będzie fragment księżyca 1:1, a po drugiej będzie 2,5:1, żeby dzieciak widział, na ile jeszcze w dodatku to jest przesadzone. Ale gdyby wykonać taką wielką kulę 1:1, ona to byłaby bardzo płaska. Chodziło nam jednak o ten walor dydaktyczny, prawda, żeby to móc poświęcić. Ten model wymagał benedyktyńskiej pracy. Tu dwie dziewczyny malowały go chyba ze 3 tygodnie, bo to jest ręcznie malowane. To jest gips, tak? Co to jest? Proszę? To jest gips? Co to nie, jest? To jest wydruk 3D. A, wydruk. Bo my się obawiamy czego? Przychodzi dzieciak i mu wylatuje komórka. To jest tak mocny, że ta komórka odbije się i zjedzie na dół, można wyjąć. Także to jest, proszę zobaczyć, jak ta technika poszła. Takie rzeczy można teraz robić na drukarkach, prawda? I to jest, słuchajcie, pomiar z dokładnością po 100 metrów. Co 100 metrów laser nie wejść, ktoś nam ogląda, wyjdzie profesor i zostanie stanem wolnym, a jedzie tutaj inny. Będzie najciekawsze, jak się będzie chodziło, tak, nie będzie widać. Tutaj są jeszcze złe warunki oświetlenia.